Panowie, stop. Stop. Przerywamy. Co przerywamy? Przerywamy, proszę przerwać. Robimy to, tak? Przerywamy. Ale co ta pani ma zrobić? Halo? Ale co z właścicielką? Znaczy tam się ukrywa? Za chwilę tam będą się ukrywa... dalsze decyzje. Na razie państwo mają się wstrzymać od naszych gwiazd. Pani Magda, która została wyrzucona z mieszkania, policja przyjechała, zalegalizowała ten stan. Pani Magda prosi o otwarcie tych drzwi. Pan najpierw dał zielone światło, a teraz pan odmawia, bo spoczynek nocny mieszkańców jest ważniejszy od tego, że kobieta z dzieckiem i ze zwierzętami jest bezdomna. Proszę się podzielić tam. Nie wiem, to sąsiada. Może Andrzej. Zaproszony byśmy zorganizowali. Jakie dziękujemy bardzo za sąsiada. Tam herbatę, tak? Proszę, herbatka tutaj. Może herbata. Ostrożnie, bo ciepłe za ucho. Ja po prostu od 11 godziny nie miałam nic w ustach. Dzięki serdeczne, naprawdę dziękuję. Jedna rzecz jest pozytywna. Wyzwoliliście niesamowitą sobie. Nie liczna policja, liczna sąsiada. Słyszę hałasy, słyszę, widzę dużo ludzi, którzy się tutaj kręcą, policję. No i dopiero kiedy zaczęło się próby otwarcia drzwi przez ślusarza, zszedłem na dół zobaczyć, co się dzieje i nie było tutaj jedynie, jeden z 30 osób się zebrały, więc tego czasu tutaj stoję i obserwuję, co się dzieje i ze zdumieniem patrzę na poczynania policji. Osobiście dziecko tutaj próbowałem uśpić dosyć długo, udało się w końcu, ale w końcu usnęło. Cisza nocna absolutnie nie jest teraz w takiej sytuacji, wydaje mi się, argumentem w tej sprawie, żeby zakończyć tę całą sytuację. Zdaje się na to, że będę musiał zrobić więcej rundek i donieść jeszcze nieco napojów i coś do jedzenia na tyle, na ile będę. Natomiast, jaki macie po nocy stoi, a rano nie trzeba do pracy wstać? Trzeba, oczywiście, że trzeba, ale są rzeczy i sytuacje, które czasami są ważniejsze niż wory pod oczami z samego rana. Także będę tu jeszcze stał, obserwował, jak będę mógł pomóc. A jak ma pan na imię? Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Macie dziś jakąś kawę, naprawdę? Ja nie wiem, czy nie jest wypity. O, z tarczami. To jest tylko podmiana, drodzy państwo, a nie, nikt tu was nie będzie usuwał. Chodzi o te drzwi, bo to jest podmiana z rana. Tak, że bez spinania się zaspokojnie, tak? Podmieniają nas swoje koledzy. Chodzi o to, czyli państwo będą tutaj chodzili, tak? Chodzi o to, żeby nikomu się nie stało. To jest wszystko. Dobra. Ale jesteście czujni, że... No, przy was. Kwestia doświadczenia. Ej, to nie pójdzie. To nie pójdzie. Ale są. No są w środku. Czy boli nas to, że musieliśmy oddzwonić prokuratorów, komendantów, Matko Święta? Komendant wojewódzki, zastępca prokuratora okręgowego, zastępca prokuratora rejonowego, rzeczniczka prokuratury krajowej. A nikt może wyobrazi,
że lokator nie prosi o pomoc mediów, nie prosi o pomoc pani pełnomocnik, nie prosi o pomoc stowarzyszenia lokatorów, tylko jest sam z dziećmi i ze zwierzętami. No, i chce liczyć na organy państwa. I przyjeżdża po prostu policja, która staje po stronie bandyty. Nie było tego razu, mam nadzieję, że to będzie wspomagane. I jak ci policjanci pomysłu mogą być dlaczego? Dlaczego? Co ty robisz? Znowu mamy dzwonić prokuratorów, czy komu? Nie, bo ja dzwonię znowu do komendantów. Znowu mamy to robić, ja nie rozumiem. Jesteście tak nieporadni, tak? Od sierpnia nie pomogliście tej kobiecie. Co musi się stać, żeby ktoś nam w końcu pomógł na nas pobić? To by was padała zawiadomienia. Tak, dopóki pani nie będzie miała siekierę, to leca w prawie. Tak, 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 kobieta w sierpniu była na komisariacie, w sierpniu. Gdzie co zrobiliście od sierpnia? Najlepsze, że pani nie może wejść do środka i mówicie, że nie może, a ten pan mógł. Mało ciekawe. No, nagrywa, jak naprawiamy wasze błędy. Był tutaj technik, jak ten pan wybił tę szybę? 5 października. 5 października wybił tę szybę. Pani rozmawiała z wicekomendantem, jak nazwisko? Wicekomendant Łuczta, tak? Pani rozmawiała, wicekomendant powiedział, na mojej dzielnicy takie rzeczy się nie będą działy. No i gdzie jest wicekomendant Łuczta? Co? Nie będą się działy takie rzeczy? Bandyta po prostu gra wam na nosie. A wy się rzucacie do działaczy lokatorskich, którzy chcą tej kobiecie pomóc. Jestem ciekawa, co jest za nimi. No to jest tego. Wiemy dokładnie, co jest za nimi. Są rzeczy pani Magdy, które ten bandyta sobie po prostu użył jako barykady. Więc zdecydowanie obwiniamy po prostu tutaj bierność policji, w ogóle organów ścigania. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o szkolenia po prostu, bo to pani tutaj zapuszcza, potwierdza, że były szkolenia dla policjantów robione, a oni cały czas robią swoje. Cały czas bronią bogatych przed innymi i mylą akt własności z immunitetem po prostu niemalże na zabijanie. Bo ja, tak jak to działacz lokatorski, widziałem po prostu lokatorów, którzy byli duszeni przez właścicieli, którzy byli popychani. Jolanta Brzeska po prostu została zamordowana. I cały czas policja po prostu czuje się bezkarnie w interwencjach takich jak tutaj, tak? I nie egzekwuje prawa. Możesz mi przeszkadzać, jak nie umiesz pomagać, chociaż tu nie przeszkadzać, przecież... No i po co z tą kamerą tu przyszedłeś? Każdy robi swoje czynności. Tak? A jakie ty czynności policja robisz? Policja nie wykonuje żadnych czynności. Bez czynności! Moje czynności są takie, żeby pomóc jakiemuś skurczybykowi, po prostu wiesz... Odsuń się, bo my tu pracujemy, dostaniesz młotem i jeszcze będziesz płakał potem, że naruszenie nietkalności. No odejdź stąd. Daj pracować ludziom. Razem ci może pan mnie utrudniać? Ja? Tak. Chyba, ponieważ policja nic tutaj nie zrobiła, żeby pomóc tej kobiecie, więc może panu byście jakoś nie przeszkadzali. No odsuń się stąd. Przepraszam? Nie usuniemy się stąd. Ale my nie damy się stąd usunąć, bo to by były nielegalne działania policji. Nie macie prawa tego zrobić po prostu. Ci państwo działają tutaj, ponieważ policja jest bezradna.
Ci państwo działają tu, bo policja jest bezradna. Tylko to umie pan powiedzieć, a odpowie pan, dlaczego nie zadzwoniliście do tej pory na straż pożarną, żeby otworzyli drzwi? Mój kolega, przeszkadza mi pani w czynności. Nie, to wy przeszkadzacie. Jakie czynności? Wy nic nie robicie, niech pan nie gada o czynnościach. Jak pan mówi o czynności, to róbcie coś, a wy jesteście bierni. Bierność to nie jest czynność. Właściciel po prostu zdewastował to mieszkanie, tylko po to, żeby dopiąć swego. A czym było to, czego dopiął po prostu? Kupił to jest, my to nazywamy na prostu taki typowy sęp, tak? Kupił mieszkanie za bezcen z wkładką mięsną i jakby ta różnica w cenie między ceną rynkową a tą, którą kupił, to właśnie to jest różnica warta brudnej roboty, którą wykonuje, tak? Licząc na swoją bezkarność i no, jak widać się rozufali, może wie, że to nie było jego pierwszy raz, tak? Sępy często pojawiały się na licytacjach sądowych, komorniczych. To są często ci sami ludzie, którzy po prostu skupują za bezcen mieszkania z lokatorami, często z samotnymi kobietami, matkami i po prostu robią tak jak teraz, tak? To nie jest, to jest tylko czubek ogrodowy, co tutaj widzimy. W całej Polsce ludzie mogą poświadczyć, że są po prostu poniewierani przez właścicieli, że policja po prostu ich nie wspiera, że są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Dół. Góra trzyma. Górę złapcie, górę złapcie. Tu jest. Złapcie górę. Mamy małą głowę. Mało. Wzdłuż. Wzdłuż się tu. Tu. No. Nie, ale to już ściąć, nie wejdzie to? Patrz. Trochę, jakbyś dołu. Ale jak to wezmę, to całą. A tak jeszcze wejść, nie? Wiesz, meble. O, hej. Dobra. Policja w zasadzie, mieliśmy wrażenie, że po prostu potrzebuje, żebyśmy użyli im czerwony dywan, żeby weszli do środka, tak? Cały czas jeszcze było za mało. No przecież widać było po prostu, że o ile my mieliśmy sprzęt tutaj, czy od sąsiadów, czy pożyczony tutaj z różnych pożyczalni, czy od nas z siedziby, z rozbratu, tak policja w zasadzie nie przyszła nawet z widelcem tutaj. Ja nie wiem, w jaki sposób mieli tutaj interweniować. Jedynie wzięli po prostu butle gazowe, którymi straszyli nas tutaj od początku. Założę się, że gdyby nie media, gdyby nie obecność ratusza, to zresztą mieliśmy tutaj kilka prowokacji ze strony policji, która chyba wygodniej byłoby jej zepchnąć wszystko na nas, niż zainteresować tak. I tylko po prostu spokojna głowa i zimna krew działaczy lokatorskich, anarchistów sprawiła, że po prostu doszło do pozytywnego zakończenia tego wszystkiego. Dla tych, którzy oglądają naszą transmisję, informujemy, że za tymi drzwiami jest jeszcze cała sterta różnych mebli. Po prostu tutaj bandyta zrobił sobie barykadę, żeby jeszcze bardziej utrudnić nam to przywracanie posiadania. Ale to ona. Dobra. Czekaj. Znaczy, teraz powiem tak. Chwileczkę proszę zaczekać. Proszę zrobić, jeżeli panowie zrobiliście swoją robotę, proszę zrobić nam miejsce. I my będziemy sobie dalej tutaj w czynności. Ja proponuję, że dotkniemy tą płytę. Tak, dotkniemy tylko tą płytę. Teraz tak, jeżeli jest to znaczy jak wygląda, tak jak to wygląda, to prosiłbym panowie, żebyście nie używali już jakiegoś sprzętu, który generuje iskry, tak. Żeby to się tam gdzieś nie zapaliło. No, bo to jest nie było problemu, dobrze? Dobrze? Nie wyciągniesz jej. No jak? No ja już blaszę, jak ona jest tylko najpierw. To jest łamana, wiesz? To jest, patrz, to jest... Zdjęcie się. To jest ilowarstwowe, patrz, to jest tam. Na koszt tego pana. Co nie wyciągniesz tutaj? Skoro już umożliwiliście nam wejście do, że tak powiem, swojego mieszkania, czyli tej pani, która tutaj mieszka. My jesteśmy gości. Prosiłbym wszystkie osoby o odsunięcie się, żeby zrobić nam miejsce, żebyśmy mogli usunąć barykadę.
jeżeli chodzi o drzwi, ale... No tak właśnie jest. Tutaj otworzyliśmy drzwi policji i teraz oni udają dzielnych stróżów prawa i wynoszą książki. I utrudniają nagrywanie, bo to jest to, co najlepiej wychodzi, czyli ja prosiłem, żeby państwo zrobili miejsce, tak? Ja tutaj zrobiłem dużo miejsca. Nie no, ale pan ewidentnie się pchał teraz. Proszę uważać, nie dać po tych książkach. Ja wiem, że musicie teraz zapunktować, że działaliście, ale nie proszę pana, czy pan umie chociaż wyjąć książki, jakby proszę po tym nie deptać i to... Proszę mnie nie pchać, tak? Proszę to szanować. Czekaj. No dobrze. Spokojnie, po jednej książeczce, Michał, wyciągaj. Poczekaj chwilę. Moment. Kostek pisał, że czeka na operatora. Że zgłosił i czeka na operatora, nie? Proszę, nie depaj. I po jednej książeczce wyciągaj. Spokojnie. Zabezpieczyliśmy mienie. Szanowni państwo, skoro wobec nas podają, że nie muszę, że poniszczymy wam coś, także proszę, zostawiamy wszystko i państwo tak, sami swoimi rzeczami zajmują. Nie, dawaj. No okej, no. Nawet książek nie umiecie wyjąć, naprawdę? To nie są książki tych państwa, to są książki 43-letniej chorej kobiety, której policja od wczoraj nie potrafi pomóc. To nie są książki tych ludzi. Proszę być precyzyjnym, jak pan mówi, że są książki tych ludzi. Słuchajcie, są potrzebni ludzie, żeby brać książki, bo policja już nie chce nosić książek, więc prosimy o pomoc w noszeniu książek. Łańcuszek będzie szybciej. Chodźcie, podejdźcie bliżej. Tak. Tam na górę. Tak to zobaczymy. O. Policjanci po jednej, anarchiści po 10. Czy policjanci mogliby nie przeszkadzać? Wszystkie książki są pomoczone, poniszczone. Włożymy to do kosztów, które obciążymy tego pana. Nie wychodzi do środka, tak? Tak, ale nie mogą tu. No nie mogą wychodzić do środka. Nie wychodzi do środka. Słuchajcie, się ale marykarze po prostu. Cały raz żeby... Mamy wylegitymowaną osobę, która weszła do środka, ale ewentualnie jakiejśkolwiek czynności, proszę tylko poznać zobaczyć, że to są panowie. Znaczy, no prawda jest taka, że policja też to może mieć. No, no dalej. To widać nagranie i pomocowanie barykady. No weź to te ostatnie drzwi. W dół nie potrzeba, bo... Nie wiem, no i zabiorą nas na... Weźcie odsuń gościu ode mnie, kurde! Nie dotykaj mnie! Nie dotykaj mnie! O! Naruszenie miny! No dotknij mnie, wszystko się nagrywa! Dotknij mnie! No to mnie dotknij! Dotknij mnie, cwajaku! Wychodzimy! Ja proszę tylko, proszę tylko... Wychodzimy! O, nie wiem, dalej! Czy ja muszę teraz wyjść z tego lokalu, coś mi powiedzieć? Ej, wychodzimy! Ja nie wiem! Wychodzimy! Dobra, nie wystarczy. Dokumentuj trochę! I teraz wchodzą, nie? Uwaga, tutaj laptop. Tutaj, tu. Trzeba było im przewodnie dywan to wyłożyć, naprawdę. Już mieli taką ładną kurwę. Dzień dobry! Żebyś brzydkiego słowa mu nie powiedział. Możesz się obrazić i wiesz. Co wtedy będzie, nie? A to jest kultura, nie? Pocałujecie ich w rękę, jak wejdą?
Tylko bez picia herbatki teraz. Tylko uważajcie, żebyście mi przypadkiem nie zrobili, nie przez te drzwi, jak będziecie przyjechać. To jest skandal. Policja musiała poczekać, aż Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów rozwali im drzwi. Bo tak trudno było zadzwonić na straż pożarną, nie? Prawie 24 godziny. No bo było i za ciężko, po prostu policja, kiedy udało się rozwiercić tutaj ludziom jakby przy użyciu łoma, gumówek, drzwi, policja stwierdziła, że dobrze może wejść, ale okazało się, że jednak cały czas, że po prostu może sobie pobrudzić rączki, więc jeszcze prosiła nas po prostu o nasze wsparcie, aż do samego końca. No jak mówię, po prostu wyglądało to tak, jakbyśmy jeszcze mieli rozłożyć czerwony dywan, tak? A tak naprawdę w ogóle tej sytuacji w ogóle nie powinno być po prostu. Jeśli w ciągu 2 miesięcy policja by skutecznie zainterweniowała, po prostu nie dopuściłaby do takiej eskalacji i to jest tylko i wyłącznie wynikiem biernej postawy policji, że mamy do czynienia z taką przemocą właścicieli. Dobra, ja tu zostaję, wylećcie. Wielokrotnie był wylegitymowany, dajcie mu spokój. Mamy nagrane, to jest dziennikarz, który poświadcza. Był wylegitymowany, rozumie pan? Dziennikarz to mówi po prostu panu, no. Odpuść pan. Łysy policjant z oddziału w prewencji spisywał jego nazwisko. Dzisiaj powiedzieliście, że okej. I zeszliście z klatki schodowej. Dzisiaj powiedzieliście, że w porządku. Po prostu to jest wstyd, co panu dwała. Zamiast zająć się bandytą, to po prostu pan reprezentuje ludzi, którzy wam pomagają. To wstydźcie się! Nie będziemy się odsuwać! Ten człowiek nic nie zrobił! Pan się nie pcha na policję. No ten człowiek, to wy się nie pchacie! Informuję pana, proszę, że ten człowiek podawał swoje dane, a pan kłamie! Proszę, pan kłamie! Legitymowany. To jest skandal! Przepraszam panie! Siadamy! 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 Ale nie chyba nie bada. Ale ja panu nie pcham. Policja broni bogatych przed biednymi! 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 Policja broni! I to cały czas pan prowokuje! No to się zorientujcie, nie ma... No ten pan był legitymowany! To jest bardzo proste! Odpuśćcie po prostu! Jakie straty tu pani poniosła, jak pani szacowała? No tak jak z policjantką rozmawiałem, co najmniej 7 tysięcy, a może nawet więcej. Jak on się tu zachowywał? Bo on z jakimiś 2 mężczyznami wszedł. Z 2 mężczyznami wszedł, tam powyrywał to wszystko, zrobił barykady i krzyczał nam przez drzwi. A co krzyczał? No, że on jest właścicielem, że on ma prawo i takie tego rodzaju rzeczy. A miał prawo? Panie... Nie, to było nielegalne wejście, naruszenie miru domowego i eksmisji się nie przeprowadza w ten sposób, a eksmisję przeprowadza się z komornikiem i sesji policji. Pani tu mieszkała ile lat? Od 2008 roku. I na jakiej zasadzie to było mieszkanie pani mamy? Pani tu była zameldowana? Znaczy to było mieszkanie moje, potem było też przepisane na mamę i potem poszło na licytację za długi z działalności gospodarczej, którą rodzice prowadzili do tego. Ale działalność była na mnie zapisana. I pani tu jest normalnie zameldowana? Tak, normalnie z dziećmi mieszkamy. Zameldowana jest pani? Tak, tak, jesteśmy wszyscy zameldowani. On wcześniej już nachodził panią tutaj? Tak, od 1 sierpnia, bo 1 sierpnia zostały na niego ostatecznie te prawa przeniesione i od razu tego 1 sierpnia przyjechał pod moją nieobecność i tutaj wdarł się do dzieci. I tak średnio co 2 tygodnie przyjeżdżał. I to eskalowało, tak? Tak, i niestety no, wspomagała go policja tak naprawdę. Ponieważ nigdy no, nie został za to ukarany w żaden sposób, został tylko pouczany, spisywany. Ostatnie 2 tygodnie temu łomami wybił wspólne drzwi, włamywał się tutaj łomami do nas. Policja widziała, czy mężczyzn łomami włączył i wpuścił do domu. Także on się czuł bezkarny.